13. edycja festiwalu Mastercard of Camera i program Plan B, ponieważ sytuacja związana z pandemią i koronawirusem wymusza też na nas sięganie po nowe rozwiązania. W podróży sentymentalnej wycieczki do przeszłości festiwalu, od tego zaczynam kolejną rozmowę. Moim gościem jest Wojciech Przoniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Wojciechu, pan zostawił swój trwały ślad w Krakowie razem z Andrzejem Sewerynem i Danielem Olbryskim. Odcisk dłoni, będący częścią krakowskiej Alei Filmowej i wspaniałe nasze wspólne wspomnienie rekonstrukcji cyfrowej Ziemi Obiecanej. I też spotkanie was, trzech muszkieterów i mistrza. Jak wraca się do tego wspomnieniami? Jak się wraca do takiego wspomnienia? Wie panie, wspomnienie jest to, co się przeżyło, z czego powstaje wspomnienie. Jest tak, jakby to powiedzieć, no zdjęcie, które się kiedyś zrobiło przy jakiejś okazji, w związku z tym nie ogląda się codziennie zdjęć, prawda, które się zrobiło 20. No nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu, nie. Ale nieraz się, szukając innych zdjęć, trafia pani na to zdjęcie. No przede wszystkim ja, Andrzej Wajda do mnie zadzwonił, że zrobił tą cyfrową retusz, czy to się rekonstrukcję. Tak, rekonstrukcję. No i że sceny nie będzie tej Kaliny Jędrusik, która tam w tym pociągu. Ja byłem, kontrowersyjnej. Tak, a ja od początku, zresztą uważałem, że tej sceny nie powinno być. I to nie dlatego, że pruderia jakaś w ogóle tego typu z mojej strony obiekcje, tylko uważałem, że ta scena niepotrzebnie zakłóci pewne i pomoże niektórym w tym, co jest oczywiście bardzo często podkreślane na zgodzie, że Polacy są największymi antysemitami. I ja jestem, nie wiem czy powiedzieć szczególnie, ale jestem bardzo, bardzo, bardzo wyczulony na antysemityzm, a w szczególności na polski antysemityzm. I mówią, Andrzej, wyrzuć tę scenę, ta scena jest niepotrzebna, to jest tylko następna zabawa dla oczu, to nie daje, to nie, wie pani. A to ma być głos w sprawie. To ma być, ma mieć wartość, no po prostu sztuka dobra polega na tym, że nie ma rzeczy, których pani może wyciąć. Z Monalizy pani niczego nie wytnie, bo pani uszkodzi. To jest komplet, prawda? No i tak naprawdę to się do tego zmierza w każdym dziele sztuki, czy to utwór muzyczny. No więc jak mi to powiedział, wprawdzie było to 20 lat temu, więc to już nie miało żadnego znaczenia. Film został kupiony przez człowieka, który nam się pochwalił, że go kupił, zamknął go u siebie i nigdy on nie będzie pokazywany w Stanach Zjednoczonych. On dopełnił jakby to, czego, bo film był nakręcony po 1968 roku i tak dalej. No, to jest, więc to była taka moja cichutka satysfakcja, ale widocznie Wajda jakoś nie mógł się na to zdecydować, nie był przekonany. No, a poza tym, no oczywiście miłe spotkanie, bo to tak w Krakowie, Ziemia Obiecana, taki film, który przyniósł tam jakoś wszystkim taką zrobił nam reklamę przede wszystkim, więc bardzo to miło wspominam. Niebo świeci pogodnie, od bruków coraz chłodniej. Dobrze być tylko przechodniem, ulicą życia iść. Była cudowny teledysk, kiedy idziecie panowie ulicami Łodzi i śpiewacie, była nam kiedyś dana ziemia obiecana, przejdzie do historii. Tak? Wciąż młodzi ludzie do tego nawiązują, wciąż są się w stanie z tym utożsamić. Wie pani, bo to jest pierwszy spot. To myśmy prawda. Nakręcili pierwszy spot, zresztą z Koniecznego muzyką i Kofty chyba słowami. Także to było wtedy, a proszę sobie wyobrazić, myśmy nie kręcili, nie mieli takich warunków jak dzisiaj. Idzie pani, mikrofon tu, śpiewa pani. Myśmy to robili na dubbing z tego. Więc to, wie pani, nie można improwizować, jak ja sobie teraz rozmawiam, pani zrobi z tego. To ja musiałam mówić, musieliśmy śpiewać. Także to było, nie wiedząc o tym, to był, że kręcimy po raz pierwszy polski spot. I przeszedł do historii. Tak.
Pan kiedyś użył takiego pięknego słowa, mówiąc o roli, że proces uprawiania aktorstwa to jest wcielanie się. Ja bardzo cenię sobie to słowo. Coraz rzadziej mam wrażenie, że się go w tej chwili używa. Na czym polega jego magiczność? Proszę pani, myślę, w zależności od sytuacji, od potrzeby, człowiek siłą rzeczy w kontakcie z drugim człowiekiem wchodzi w niego. Nie ma na to rady. Nie wchodzi tylko konduktor, który przycina bilet pani w pociągu i ten, któremu bilet przycina. Czy tu relacje są takie, usługa, że nie potrzeba się nikomu wcielić. Natomiast w relacjach nie funkcjonariusza zawsze następuje wcielenie. To znaczy, jeżeli pani przyjdzie do mnie, bo nie wiem, czy pani jest mi bliska, czy daleka, i powie pani, że pani się źle czuje, to żebym pani uwierzył, że pani mógł pomóc, ja muszę to sobie siłą rzeczy, to jest, przebiega bardzo często nieświadomie, poczuć się takim jak pani. Czyli stawia się pan w mojej sytuacji. Tak. No i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, tragedia polega świata dzisiejszego na tym, że pewna część ludzi zamieszkujących tę ziemię, świat nie ma potrzeby, nie chce wcielać się w rolę drugich. Pomimo, że sytuacja podpowiada nam to, bo jeżeli my siedzimy tutaj i na przykład w tej chwili by ktoś przyleciał i powiedział, tak jak ja byłem na koncercie i powiedzieli mi, słuchaj, Wojtek, katedra Notre Dame płonie. W tym sekundzie płonęła, a ja się dowiedziałam o tym, że się zatkało mnie. To strasznie nie to bywało. Osobiście. No, kiedyś tego nie było. To znaczy, ta wiadomość przyszłaby, bo nie było telewizji, nie było internetu, nie było niczego, no to jeszcze dawniej to by dopiero po jakimś czasie, czyli to by się człowiek uspokoił z innym dystansem, czyli nie byłoby takiego szoku. Dzisiaj przez to, że ta informacja przebiega, człowiek od razu zostaje zaatakowany. Czyli jak topią się ludzie na Morzu Śródziemnym, biedni uchodźcy, prawda? Jeżeli pani widzi Afganistan, Liban, Irak, Syrię, to pani nie może żyć obojętnie. Nie ma takiej możliwości. Można żyć albo uciekając od tego, od tej wiedzy, albo po prostu z tym coś zrobić. Co? Właśnie co? No i oczywiście jest wspaniałe, dużo, dużo ludzi, którzy jakby wcielając się, czując to, czyli inaczej czując tę tragedię, no organizują różne akcje. Wcielanie się, wybiegłem tak daleko, bo to nie jest aż takie obcy każdemu człowiekowi. Bo każdy z nas jest chyba trochę aktorem. No pierwsza rzecz, a druga, człowiek z człowiekiem się komunikuje tylko przez emocje. Nie komunikuje się przez wiedzę, tylko przez to, co czuję. Jestem zły, albo nas łączy złość, albo na siebie, albo nas łączy złość na kogoś. Albo radość z tego, że zaistniało to, co zaistniało. Jak cieszyliśmy się, jak Jan Paweł II został papieżem, jak zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej, to była radość. Prawda? Tu się łączymy. I to jest kwestia, człowiek nie może żyć z drugim człowiekiem, w ogóle nie może żyć poza emocjami, bez emocji. I to jest przekazywanie jakby albo branie tego, co się z drugim człowiekiem dzieje i tego używanie. I to jest aktorstwo. Aktorstwo nie jest graniem czegokolwiek. To nie jest, nie można grać wszystkiego, nie można grać innego człowieka, bo to jest niemożliwe, tylko żeby w ogóle móc spróbować zrozumieć drugiego człowieka, trzeba się w niego wcielić, czyli wejść w tę sytuację, w której on się znalazł, czyli przeżyć to, co on przeżył. I to jest trudny proces, przyznam się szczerze,
nie każdemu dane, bo nie każdy ma na to ochotę. To jest to oczywiście w bardzo różnych zakresach, to jest bardzo trudne, bo wczuć się w kogoś, kto się napił kieliszek wódki, to każdy się kiedyś może napił, albo to jest miło zjeść coś smacznego, ale już nie zawsze zabił jest miło. Kogoś albo komuś zrobił prawdziwą krzywdę, całą przeorać osobowość, żeby się dostać do tego momentu, żeby kogoś zabić, to jest trudniejsze. No i nie każdy ma ochotę na to, żeby to zrobić, prawda? Płaci się za to cenę. I się płaci za to cenę, tak. Wysoką? No, proszę pani, wysoką. Zależy, co pani przez to rozumie. Dlatego, że na przykład ja, Korczaka, konkretna postać i życie, no to zagrałem. No, nie grając, nie mogłem tego grać, bo tam nie ma co grać, no ale musiałem się wcielić, czyli stanąć w sytuacji Korczaka, czyli stanąć, utożsamić się z Korczakiem. Żeby się utożsamić z Korczakiem, to trzeba wyjść w jakiś rodzaj transu. Dzieci, a nie godność. Tak, to wie pani, to łatwo powiedzieć, ale trudniej to przeżyć. W związku z tym ja na przykład przez wiele lat w ogóle nie, dziennikarzy nie mogłem na ten temat mówić, nie chciałem na ten temat rozmawiać, bo nie było mnie na to stać, zatykało mnie. I to był ten na przykład koszt, który ja poniosłem, którego nie żałuję, ale żeby się tam dostać do tego czegoś niewyobrażalnego, bo to nie jest coś, co człowieka spotyka codziennie. Więc to jest zawsze jest jakiś koszt. Nie, wie pani, wszystko, co jest łatwe, jest tandetne i bez wartości. Można tak powiedzieć, nie ma żadnego. To, co jest trudne, dopiero może mieć jakieś znaczenie i jakiś sens. I wtedy nas rozwija. A w jaki sposób pan wracał do siebie po tych podróżach w zakamarki, które wielu ludziom nie są dostępne? Bo to są skrajne rejestry emocji, po których się pan poruszał. Proszę pani, myślę, że jak sobie tak dzisiaj to przypomnę, wszystko w różnych zresztą rolach i to nie zawsze jest widoczne dla widza. Widz nie wie, dlaczego ja to tak zagrałem. Ja wiem dlaczego. To oczywiście to nie jest tak, że ja zrobiłbym to, nie wiedziałbym jak wrócić. Czasem aktorzy sobie pomagają tak, że żeby się zobaczyć, jak jest pijany, to pije wódkę. Takie to jest bezsensowne, bo to nie polega w ogóle na tym. No nie jest to metoda uniwersalna. Tak, no to wie pani. Natomiast człowiek musi sobie zostawić jakąś drogę powrotu, dlatego że no, jak gdybym grał mordercę, zabójcę, to nie mogę doprowadzić siebie do tego stanu, w którym bym zamordował naprawdę, bądź mógłbym po tym fakcie być w takim stanie, że zamordowałbym drugiego, następnego, wie pani? Czy jest to jakiś self-control, taka autokontrola, żeby ona się odbywa oczywiście bardzo często podświadomie, poza tym nie zawsze to jest tak potrzebne. W filmie w ogóle to nie jest potrzebne, bo film to jest jednak małe oszustwo, podczas gdy teatr to prawda. Operuje prawdziwymi emocjami. No ale w każdym razie musi człowiek mieć to bezpieczeństwo, tylko chory, no to chyba chory psychicznie nie potrafi się zatrzymać. I hamować. A czy w pańskim życiu był kiedyś plan B, czyli coś, co byłoby alternatywą dla aktorstwa? Proszę pani, ja z tym nie miałam nigdy problemu. Ja miałam problemu, żeby zlikwidować te plany, bo miałam 50 B, czyli różne rzeczy. Ja w życiu robiłem różne rzeczy. Robiłem nawet z satysfakcją, z przyjemnością, bo gdyby mi nie sprawiały jakiejkolwiek przyjemności, czy nie miały w moich oczach sensu, to mi się w ogóle tym nie zajmował. Wiedziałem tylko jedno. Wiem o tym, że kiedy aktorstwo przestanie w moich oczach mieć sens,
Kiedy ja to poczuję, to przestanę się tym zajmować. To o tym wiedziałem. Co będę robił? Wie pani, no mogłem jeszcze kiedyś, bo dzisiaj bym nie mógł już tego robić. No mogłem być pilotem, mogłem grać, bo jestem muzykiem, mogłem żeglować, mogłem, no wie pani, gotuję, lubię gotować, więc mógłbym założyć restaurację. Ja na brak tego nie narzekałbym, tylko jedyna rzecz jest istotna, że musiałbym robić to, co mnie naprawdę pasjonuje. I ta pasja jest wspólnym mianownikiem, jest najważniejsza. Mówi pan, że z aktorstwem związane jest poczucie sensu. A co ten sens nadaje? No wie pani, sens nadaje dzisiaj, pieniądz zdominował sens świata, życia. Smutne, ale prawdziwe. Tak jest. Nie ma, jesteśmy zakładnikami. Niektórzy są nałogowcami, no ale jesteśmy zakładnikami albo uzależnionymi. Nie można żyć bez pieniędzy. No są ludzie wprawdzie, którzy żyją z minimum. Na przykład Piotr Skrzynecki, który niczego nie miał, nie musiał niczego mieć. Nie trzeba mieć wszystkiego. On był. On był po prostu. I wie pani, sensem jakbym musiał, tego się nie da zamknąć w jednym zdaniu, ale sensem jest to poczucie, że to czemuś służy, ale nie wszystkiemu, że przede wszystkim służy dobru. Bo można powiedzieć, że wojna ma sens, zabijam po to, żeby wygrać. Ale to nie do tego się ogranicza sens wojny. Tylko sens ma wtedy wojna, kiedy wyzwala na przykład naród z jakichś sytuacji, czy niewolnictwa i tak dalej. To wtedy to ma sens. Zabijanie jest straszne i to jest ostateczność, ale w pewnym momencie ma sens, kiedy trzeba uchronić, nie wiem, dwójkę dzieci, bo jakiś zboczeniec czy psychopata zamorduje te dzieci, prawda? W aktorstwie czy w sztuce to oczywiście nie ma tego wymiaru, niemniej jednak uważam, że ma. To znaczy ja się przynajmniej tego domagam, żeby miało, dlatego że dzisiaj widząc jednak zmianę, na moich oczach się ta zmiana dokonała, że zostało wszystko przewartościowane w kierunku, że ta ilość rzeczy ważnych, istotnych dla człowieka, najprościej mówiąc, dla każdego inaczej, ale w każdym razie została sprowadzana tylko do tego, ile. I moi studenci, moi koledzy, nie ma co to ukrywać, bardzo często się tylko tym kierują. Ich nie interesuje to, czy to, co pokazują w swoich rolach, może się w jakiś sposób odbić na drugim człowieku. Ich to w ogóle czasem w ogóle nie interesuje. Tylko... Nie chcę takiego świata. Będę tupać nogą. No, słusznie. Ja też tupię nogą. I to o tym człowiek wie. Bo to nie chodzi o to, żeby, wie pani, od razu tworzyć sztuką rewolucję. Tylko w sposób... Wielcy artyści, wielcy są nie tylko dlatego wielkimi malarze czy kompozytorzy, pisarze, oczywiście poeci, nie dlatego, że pięknie piszą, tylko że piszą właśnie w pewnych sprawach. Mówi się, że są ludzie, którzy piszą wiersze i są poeci. Na tym ta różnica polega, że pięknie pisać, ale w jakiejś sprawie. W związku z tym zawsze jest jakaś sprawa, w której pani coś może zabrać głos. I myślę, że człowiek wie, czy coś ma sens, czy nie. Człowiek ma, nie wiem, gdzie ta kapsułka, czy ten się znajduje. Ja myślę, że tutaj. Może tak? Tak. Człowiek czuje i wie, że to ma sens, a to nie ma sensu. Wie, kiedy to robi tylko dlatego, że kasę ma i może trochę też
to ma sens, ale też czasem jest tak, że można nie zrobić kasy, a może mieć to ogromny sens. Ja bym wybrał to drugie, tę drugą wersję. Do momentu, kiedy miałbym z czego żyć naturalnie, prawda? Bo tu wchodzą te elementy. Więc pyta mnie pani o sens. Człowiek wie, ja przynajmniej mogę pani powiedzieć w moich rolach, że ja biorę rolę tam, gdzie uważałem, że one mają sens. Nawet jeżeli to była drugoplanowa rola? Nie ma znaczenia. Nie ma drugich. Druga planowa rola to jest rola dla widza, a dla aktora nie ma drugoplanowej roli. No, powiedzmy sobie, muzyk w orkiestrze symfonicznej, który ma malutką partię na obój, to jest częścią całości. Jest częścią całości. I to poczucie bycia częścią całości nadaje sens tej małej, bo inaczej jakbym miał sam tak zagrać sobie na pustyni i pójść do domu, no to by nie miało sensu, prawda? Więc zawsze jest coś, co nadaje sens, jeżeli potrafimy tego szukać, jeżeli potrafimy to znaleźć. Żeby znaleźć ten sens, to moim zdaniem trzeba mieć też w sobie wrażliwość. Jak to się stało, że zdając egzaminy usłyszał pan od komisji, że z tą wrażliwością jest jakiś kłopot? Wie pani, dzisiaj nie mamy czasu. Praktycznie na nic. Tu sobie tak pozornie siedzimy spokojnie, a tam świat buzuje, zasuwa. Kiedyś ten świat był jeszcze bardziej spowolniony, a jeszcze 200 lat temu to w ogóle był bardzo... Inny. Bardzo inny po prostu, ale był wolniejszy. Człowiek miał możliwość przemyślenia i to, co najważniejsze, miał możliwość przeżywania. Dzisiaj człowiek nie ma możliwości przeżywania, bo nie ma czasu. Nie ma czasu na refleksję, bo nie ma czasu. Kiedy mnie przyjmowali do szkoły teatralnej, to jeszcze nie były dzisiejsze czasy, ale były tamte czasy, gdzie oni już przyjmowali do szkoły studentów, gdzie komisja po prostu o godzinie 17 była zmęczona. Wie pani, ja nie byłem nigdy na pierwszy rzut oka rzucający się w oczy. Byłem blondynkiem takim, ładnym chłopcem, ale nic więcej. No jak ten profesorów zasiadł, no, tam byli aktorzy, Jurek Zelnik, tam inni piękni, 2 metry wzrostu, ja tu jakiś przyszedł tam ktoś, Przoniak, co to za nazwisko i tak dalej, coś powiedziałem, no to następny proszę. Ale to, że mnie nie zauważyli, to jest mniejsza, to jest najmniejsze. Ale najważniejsze jest to, że powiedzieli, wydali na mnie wyrok. Z tym, że ja nie jestem taki łatwy do pokonania. Ja po prostu tym wyrokiem, mnie ten wyrok wzmocnił. Bo powiedzieli mi, że ja nie mam wrażliwości, ale ja się uważałem za wrażliwego człowieka. Byłem wychowany na teatrze, muzyce klasycznej. Uczyłem się gry na instrumentach. Chodziłem do opery, do teatru, na koncerty. To był świat, bo to był świat mojej matki. Pisałem jakieś poezje, wiersze byłem, więc byłem... No, chodząca wrażliwość. No tak jeden. W związku z tym z Różewiczem się miałem kontakt, zakładaliśmy teatr, więc uważałem, że mnie tak skreślili jeden brak wrażliwości albo braki wady w wymowie. No nie uważam, może mam jakieś wady w wymowie, no ale nie na tyle... Nie na tyle groźne, że, prawda? I tak dalej. To mnie zdenerwowało i powiedziałem, to już nie będę tego powtarzał, bo często to powtarzam, co zrobiłem. Trzasnąłem drzwiami, powiedziałem do nich, zaadresowałem się do tych profesorów, którzy siedzą tam przy tym stole i powiedziałem, niech się wam nie wydaje, że nie będę aktorem, dorzucając jedno słowo. Niecenzuralne i wyjechałem, pojechałem do Krakowa i tam mnie przyjęli. Czyli tam miałem wrażliwość, a tu nie miałem. Czyli widzi pani, jak wszystko jest relatywne. No ale dzięki temu studiowałem w cudownym Krakowie, bo chciałem w Krakowie studiować. No ja, to jest moje miasto. No ja uciekłem tylko do Warszawy, bo tu mój brat był i już starszym aktorem, znanym. Nie chciałem, żeby jakby się podpierać moim bratem. Chciałem próbować zapracować własność. Na imię, skoro nazwisko już było, no prawda? Właśnie. No i tak to się stało, brak wrażliwości. Ale ja się w ogóle tym nie przejąłem. Natomiast gdybym się przejął i bym zrezygnował, to znaczy, że
To nie było to. To oni mieli też rację. A kiedy poczuł się pan aktorem? Konrad Swinarski to był ten moment, kiedy... Nie, dużo wcześniej. Wie pani, kiedy ja się... Znaczy, może wtedy nie miałem świadomości, że jestem aktorem, ale miałem... Ale wtedy się stałem aktorem. Moja matka była niesłychana, miała charakter i to dzięki niej zawdzięczam, że jestem aktorem, a nie dzięki, że mnie namówiła, tylko była taka bardzo, miała jasne poglądy, wiedziała co chce, utwierdzony tym, że nas wyrzucili ze Lwowa, bo jestem lwowiakiem, i ta komunia przyszła i nam wszystko zabrała ze Lwowa. Musieliśmy się zamieszkać na Śląsku. Zmieniła świat, całe życie nasze, mojej rodziny. W związku z tym ją utwierdziło, że to, co miała, chciała to utrzymać do końca życia. Czyli świat burżuazji, tej wartości, świata mieszczańskiego, kulturalnego zachowania, oper, teatru, kultury takiej mieszczańskiej, prawdziwej mieszczańskiej. I tego przestrzegała. Jak zobaczyła książkę, że ja jem przy jedzeniu, to czytam przy jedzeniu, to w ogóle nie było takiej możliwości. I tak dalej, i tak dalej. Pilnowała tych pewnych zasad. Między innymi jedną z zasad było to, że musiałam spać po południu. Po obiedzie chłopak. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Na moi koledzy nie musieli, a ja musiałem. No i spałem, kładłem się, mówię, to prześpi się tam godzinkę, a za godzinkę będziesz mógł wrócić do niej się bawić. To nie podlegało dyskusji, że mogłem z mamą dyskutować, nie było żadnych przetargów. No i oczywiście matka wychodziła z pokoju, a ja przez okno, oni się tam bawili, a ja tego. Słyszałem, że matka idzie do pokoju, nakrywałem się i udawałem, że śpię. A matka podchodziła, patrzyła mi, no oczywiście takie oczy mrugały na pewno. A mówi, nie śpisz. Ile minęło? Aha, pół godziny, dorzucam pół godziny. I to za każdym razem tak było. Nie darowała mi tego, po prostu najprościej mówi. Musiałem zasnąć. I wie pani, że się nauczyłem zasypiać? I zasypiałem. Pierwsza rola. To była pierwsza rola. A druga rola, czy rodzaj ról, to był taki, że jak mówiłem matce mojej, że na przykład się źle czuję, co było prawdą. Że dzisiaj coś mnie boli, że do szkoły nie pójdę. Matka, nic się nie boli. Nie? Ciebie nic nie boli, idziesz do szkoły. Ja mówię, naprawdę boli mnie. Nie, nic się nie boli. No i zaczęłam, to jest przestrzeń, to nie się dzieje raz, tylko że życie na tym polega. No naprawdę. I następny raz, jak to się zdarzało, to ja już nie przychodziłem, mówię, mamusiu, coś mnie boli, tylko mówię, mamusiu, coś mnie boli. Czyli to, co jest istotą aktorstwa, czyli emocje, ja oprócz informacji... Nie tylko słowo. Słów, nie tylko słowa, dodawałem to, co jest istotą. Ona widziała, że ja się źle czuję. No i oczywiście to zadziałało. To nie było oszustwo, bo ja się naprawdę źle czułem. To było wcielenie, to było wejście wcielenie. No i wtedy może się tak to potwierdziło, że mam być aktorem. A przed innymi kobietami też pan później grał? Wie pani, nie w takim sensie, nie pamiętam. Znaczy, to musi być bezinteresowne. Wtedy jest czyste. Wie pani, bo bezinteresowne w jakiś sposób. Znaczy, że pani chce na tym skorzystać i pani używa tego, to przede wszystkim to musi być tandetne strasznie, wyobrażam sobie. A poza tym taka osoba musi być albo strasznie naiwna, albo nie widzieć tego, że to widać. To jest kobieta swoją... No, mało w tym finezji. Mało, tak. Natomiast w ogóle człowiek jest aktorem.
z siłą rzeczy. To nie chodzi o to, że gra coś, bo się zawsze kojarzy granie z czymś sztucznym, oderwanym, nienaturalnym, a człowiek ma wpisane jak... Różne role. Różne role. Matki, żony, kochanki, szefowej, więźnia. To są role. To inaczej inny stosunek ma do kobiety, tej samej, która w tej chwili tylko zamknęła drzwi, a w tym pokoju siedzi jej synek, wyszła od dyrektora swojego, który ją tam ochrzanił, a co innego jest dla, prawda? I to kompletnie ta sama osoba, obiektywnie, a inna rola, inna męża. Także my, i to, my tego nie zauważamy, ale to istnieje. Także to jest, jeżeli człowiek się tak nad tym zastanowi, to rzeczywiście to są te ziarenka, na których się buduje dane postaci, bo tak one wyrastają. Bo my nie wiemy, przecież nie każdy nasz krok jest świadomy, wręcz przeciwnie. Intuicja, podświadomość, te wszystkie rzeczy, prawda, które nie są namacalne. Jest największą sztuką w aktorstwie czytanie samego siebie i czytanie drugiego człowieka. To jest trudne. Bo nauczenie się tekstu, zagranie postaci tak czy owak, ale odczytać prawdę w drugiego człowieka, no to już się zaczyna wielka komplikacja. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję za tą nową definicję aktorstwa. Nową, starą, ale taką empatyczną, taką płynącą z serca i z doświadczenia. Dziękuję panu za te wszystkie piękne role, które nas cały czas wzruszają. I życzę sobie, żeby nas wszystkich wybierał zawód z taką miłością, z jaką wybrał pana. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.